Słuchasz Kulturalnego Wieczoru w Radiu Z. A w Kulturalnym Wieczorze dzisiaj gościem Zygmunt Miłoszewski. Dzień dobry, dobry wieczór. Jeden z najbardziej poczytnych pisarzy, który już 22 października, czyli w piątek o 20.00 będzie się wirtualnie łączył z czytelnikami z całej Polski, a może i świata, w bardzo ważnej sprawie. Podobno jakaś audiobookowa bomba się szykuje. Chciałem powiedzieć wcześniej dobry wieczór, ale zaczęła pani mówić te wszystkie miłe rzeczy, więc może ja się po prostu nie będę odzywał. A pani może jeszcze raz o tych tam najbardziej poczytnych i tak dalej, bo to naprawdę super. To ja się odezwę w takim razie. Zygmuncie, ale drogi. Prosiłbym w tym samym tonie. Tym samym tonem, oczywiście. Trochę inna barwa, ale będzie ten sam ton. Czy internet, wejście w internet to jest w twoim przypadku znak czasów? Znaczy to właściwie pytacie o dwie różne rzeczy. Bo pierwsza rzecz to jest taka, że praktycznie odbywają się wirtualne targi książki, które organizuje Empik i tam mam spotkanie z Krzyśkiem Czeczotem, znanym kiedyś jako aktor. Wciąż jest naprawdę znany jako aktor. Wiem, śmieję się z niego. Znanym jako aktor, ale który też dorobił się trochę, chciałbym się powiedzieć, prawdziwego fachu, a nie jakaś tam bohema. I który produkuje świetne audiobooki, czyli takie super produkcje słuchowiskowe, co możemy też o tym pogadać, co ja jestem w ogóle wielkim fanem tego. W ogóle takiego robienia audiobooków nie w formie czytanej przez lektora, tylko w formie słuchowiska, czyli z aktorami, z efektami dźwiękowymi, z muzyką, no bo wtedy to się robi z tej literatury taki prawdziwy teatr wyobraźni, niczego nie ujmując tej literaturze. Czyli to nie jest adaptacja telewizyjna czy teatralna, która tam dokonuje się skrótów, montaży, żeby to opowiedzieć, tylko to jest to samo, co w książce, no tylko jakby takie plus. Chciałoby się powiedzieć, tak, literatura plus. Ale książka nie narzuca nam interpretacji, a już audiobook w pewnym sensie narzuca interpretację, więc jak ty na to patrzysz z punktu widzenia autora? No, ja uważam, że to jest po prostu kolejny fantastyczny sposób na obcowanie z literaturą. Bo ja wiem oczywiście, że jest sporo czytelników, którzy mówią, że oni dopiero jak tam po prostu powąchają ten zapach książki i tak dalej. Ja uważam, że historia to historia. I to ta historia ma nas porwać, a czy my ją sobie bierzemy z papieru, czy z jakiegoś Kindla, czy innego czytnika, czy w formie audiobooka, czy w formie słuchowiska, no to tym lepiej. Tym lepiej, szczególnie, że to jest fajny sposób na namawianie, na literaturę. No tam czytać, czytanie to jest jakaś umiejętność, a to, że można sobie po prostu, i umówmy się tak, znaczy po ślepieniu się całymi dniami w ekran komputerów, komórek, znaczy czasami naprawdę siadanie do liter, nawet ja mam problem. I to, że gdzieś nagle ktoś nam odegra całą tę książkę w głowie, niczego nie odbierając jej warstwy literackiej, to ja jestem wielkim fanem. Do tego stopnia, że tak jak nie potrafię przeczytać żadnej swojej książki, nienawidzę eventów, które polegają na tym, że ktoś tę książkę czyta, albo broń Boże, ja ją mam czytać, to tutaj audiobooka właśnie zrobionego przez Krzyśka z jednej swojej książki, no włączyłem do samochodu na chwilę, no i tak dosłuchałem do połowy. A dlaczego akurat właśnie ta książka? To jest tak, że to, co teraz robi Krzysiek Czyczot, to jest moja poprzednia książka, ale jakby pierwsza część drugiej, którą zrobię, no chodzi o to, że po prostu chcemy, żeby obie były zrobione w ten sam sposób i ja w ogóle chciałbym, żeby wszystkie moje książki były robione w ten sposób, w sensie jako książki do słuchania. Myślałeś o Krzysztofie wcześniej, czy spotkaliście się przypadkowo? No, wiesz, no to jest jednak osoba rozpoznawalna. Oczywiście chciałem go kiedyś poznać, prawdziwą, sławną osobę. Ale ty też jesteś współautorem scenariuszy filmowych i telewizyjnych, więc do czego Krzysztof ci był potrzebny? Znaczy, no, Krzysztof po prostu jest producentem tego. On postanowił założyć firmę producencką, która będzie robiła takie audiobooki na bogato. No i to mu świetnie wychodzi. No, najpierw Biblia. Teraz Miłoszewski, to no, naprawdę tutaj to właśnie nie chciałem go autować z tej Biblii. Tam jest mnóstwo anegdot o robieniu superprodukcji słuchowiska z Biblii, ale to może niech Krzysiek sam opowie, bo nie chciałbym zdradzić czegoś, co się nie nadaje do zgledzania, bo jeszcze mu cofnął imprimatur. A ty w ogóle lubisz spotkania z czytelnikami? Jak ważne są dla ciebie i czy spotkania online to jest w ogóle coś, co czujesz i co jest w jakikolwiek sposób realny? No, to jest, słuchaj, no, i tak i nie. Z jednej strony oczywiście wszyscy po pandemii nie cierpimy online'ów.
I nie ma takiej branży kultury, która by nie mówiła, że nie. Że nic nie zastąpi kontaktu z żywą publicznością gdzieś po prostu w domu kultury, daleko w Polsce albo w bibliotece, gdzie widać, że ci ludzie się specjalnie wybrali, przyjechali, chcą porozmawiać. No to jest oczywiście nie do pobicia. Z drugiej strony, tak jak w przypadku na przykład festiwali, no to się wspaniale demokratyzuje. Od dawna mówiliśmy w swoim środowisku, że jest problem z dostępnością do kultury. W sensie takiej, że na przykład, okej, no ja to pół biedy, prawda? Napiszę książkę jest w księgarni, każdej księgarni jest w bibliotece, dostępna za darmo i w ogóle super. Ale tak jak na przykład środowisko teatralne, kiedy wszyscy, jakby teatr jest właściwie w całości finansowany z pieniędzy publicznych, a potem na obcowanie ze sztuką, która powstała z pieniędzy publicznych, znaczy obcowanie z nią jest bardzo drogie, bardzo utrudnione i dla wielu po prostu niemożliwe, tak? Znaczy, żeby dojechać do miasta, gdzie jest teatr, zapłacić za bilet, za hotel, za dojazd, prawda? I na przykład i to, co pandemia zrobiła, jest wspaniałe, że udostępniła to wszystkim. Tak jak teraz ja mam dwa spotkania na wirtualnych targach książki. Jedno to jest takie super branżowe, bo to jest na temat w ogóle prawa autorskiego i raczej dla branży. Ale też dzięki temu, że jest online, z bardzo fajną prawniczką z Krakowa, Igą Bałus, która się w tym specjalizuje, no to każdy, niezależnie od tego, czy mieszka tutaj obok w Warszawie, czy po prostu jest poetą gdzieś z jakiegoś tam, nie wiem, bogatyni, to może tak samo to obejrzeć i tyle samo z tego wziąć. Tak samo przy tym spotkaniu na temat audiobooków, a bardzo chcemy zachęcać do tego, żeby no, obcować z tej no, zmartwychwstałej formy słuchowiska. No też normalnie to było tak, żebyśmy tam z Krzyśkiem siedzieli na stadionie czy gdzieś, by przyszło 20 osób, no ale tak to w ogóle nie ma limitu osób, do których mówimy. I zapraszam Państwa, żebyście Państwo zajrzeli w ogóle do programu wirtualnych targów książki. Jest mnóstwo fajnych rzeczy, do których można dołączyć albo obejrzeć to, co już się wydarzyło. I taka demokratyzacja online'owa dostępu do kultury to jest wielki plus pandemii. To pogadajmy chwilę o pandemii, bo rozumiem, że jak nie było pandemii, też zamykałeś się nocami na strychu i stukałeś na maszynie do pisania albo na komputerze. A potem jak była pandemia, to i tak się zamykałeś na strychu i stukałeś na maszynie do pisania lub na komputerze. Co pandemia zmieniła w twojej pracy pisarskiej? Tak. I wiesz, ja długo opowiadałem tymi słowami, że ha, my i tak siedzieliśmy zamknięci, pandemia nas nie dojechała, po co te jęki, bo czy jest pandemia, czy nie ma pandemii, to my pracujemy tak samo. Ale jednak okazało się, że to nie jest prawda, że gdzieś jeśli pracujemy tak samo, sporo naszej pracy to są wyjazdy, sporo naszej pracy to jest kontakt z czytelnikami, sporo naszej pracy to jest zbieranie dokumentacji do powieści i gdzieś to uwięzienie w domu wcale nie było dla nas prostsze, zwłaszcza, że zabrało nam życie towarzyskie, nawet my potrzebujemy życia towarzyskiego. I teraz w ogóle mam wrażenie, że my ciągle jesteśmy w tej krowie, tak? Znaczy to historycy mają takie powiedzenie, że człowiek jest wewnątrz krowy, to nie wie, że to jest krowa, bo od środka tego nie widać. Trzeba pewnego dystansu, żeby zauważyć, że to jest takie zwierzę łaciate. No i my trochę jesteśmy w krowie, tak? Znaczy to wszystko trwa. I ja się trochę boję szkód różnych, widzę zwłaszcza po, na przykład po dzieciach znajomych, w wieku takim eks-gimnazjalnym, co się dzieje, jak to pokolenie w takim ważnym wieku rozwojowym, no, być po prostu inicjacji, pierwszych miłości, przyjaźni, używek, imprez, i nagle po prostu ich zamknięto w domach, tak? I te dzieci się w ogóle posypały jak domki z kart. I to jest tak, że tam to widać najlepiej. No bo wiadomo, tam każdy rok to jest tam jedna 12 życia, a nie jedna 40 życia, także trochę to się inaczej odczuwa. Ale myślę, że te same szkody mamy my wszyscy, jakoś długo będziemy z tego wychodzić. No ale no, spoko, tak? No, nie ma tutaj co, nie da się tego zmienić. To, co się stało w online, to mam nadzieję, że to zostanie, bo jest dużo fajnych rzeczy. Ja jeszcze mogę powiedzieć o jeszcze jednej. Tak, mogę? Bo w ogóle nie, chcę z czasem. Śmiało. Tak?
mówię też, że my też się nauczyliśmy, że to jest sposób dotarcia do czytelników z jakimiś fajnymi rzeczami. Poza tym, że tam sobie piszę, znaczy nie piszę, tak? To też jestem działaczem branżowym, tak? Jestem sekretarzem Stowarzyszenia Unia Literacka, jest jakimś stowarzyszeniem branżowym. No i w ogóle pandemia nas przestraszyła, bo nagle, zwłaszcza taka pierwsza pandemia, że wydawcy tak nabrali oddechu, zrobili krok wstecz, że nie wiadomo, co to będzie z tymi książkami, czy to wydawać, czy to nie wydawać. I my się bardzo przestraszyliśmy, że ze strachu wydawcy po prostu przestaną ryzykować, przestaną wydawać debiuty, przestaną wydawać rzeczy ambitne, że skupią się na swoich gwiazdach, na których na pewno zarobią, żeby ograniczyć jakieś wtopy, co oczywiście byłoby bardzo złe. Znaczy, z drugiej strony książka w pandemii była światełkiem w tunelu też, nie? Tak, tak, tak. My jesteśmy jedną z niewielu branż, które tak naprawdę nie dostały po tyłku w czasie pandemii. Nagle to, że można sobie wziąć właśnie tego, książki elektroniczne, e-booki poszły w górę, audiobooki poszły w górę. Nagle literatura, stara dobra literatura okazała się być najbezpieczniejszą formą kontaktu ze sztuką w czasie pandemii. Nie trzeba wychodzić i tak dalej. Sztuka w pandemii naprawdę wystrzeliła. Mamy książek, płyt. To jest czas, tak, ale koledzy sprzyjało, ale koledzy na przykład z branży muzycznej, którzy przecież zarabiają na koncertach, a nie na płytach w czasach Spotify, to oni bardzo dostali. Teatry zamknięte, plany filmowe, telewizyjne utrudnione. Cała branża taka estradowa, tam to był dramat. Strzelały pomysły i mieliśmy tu gości, którzy wydawali dwie płyty rocznie, nie? To kreatywna warstwa jest okej, ale tam dobrze tam ten. Dobrze tam granie też ten. To jest podstawą, a to granie zostało trochę zablokowane. Chlebek czymś posmarować też jest. Kredyty same się nie spłacą, to mówił jeden z moich kolegów muzyków z branży. Zygmunt, na koniec powiedz nam. Albo zdrać tajemnicę. Nie, to ja pamiętam, że nie powiedziałem tego, co chciałem. Nie powiedziałem tego, co chciałem, bo żeście mi wyszli po prostu w dygresję. A to jest rzecz, którą właśnie mówię, że z takiej troski, że nie będzie fajnych rzeczy. My z Empikiem zrobiliśmy jedną super rzecz. I to wszędzie o tym mówię, żeby to dotarło. Że zrobiliśmy coś, co się nazywa wybór krytyków, czyli jakby Critics' Choice, bo uznaliśmy, że po co szukać jakiejś sexy nazwy, skoro wszędzie na świecie by to się nazywało Critics' Choice. I po prostu jest tak, że tutaj wspaniałych krytyków co miesiąc wybiera 3 polskie nowości, żeby jakoś rzucić na nie światło i pokazać, że są, że nie tylko te gwiazdy, tak, że nie tylko Miłoszewski, że ta polska literatura jest wspaniała, głęboka, różnorodna, no tylko żeby to nie zginęło, no, żeby to się gdzieś tam przesączyło. Ponieważ my rekomendujemy co tydzień różne sprawy, 3 pozycje od ciebie dla naszych słuchaczy. To ja właśnie powiem, z tej naszej akcji, zboru krytyków, to są ostatnie 3, no niestety nie ma jeszcze nowej selekcji październikowej, tylko jest wrześniowa. I to są ostatni ludzie, Macieja Jakubowiaka. To jest fajne, bo jest, słuchajcie, przeglądem takich fikcyjnych końców świata. Od czasu potopu, przepraszamy widzów, słuchaczy wierzących, potop wydarzył się naprawdę i tak dalej, zła wiadomość, Boga nie ma. Czyli w sensie od właśnie potopu do jakichś takich mitologicznych rzeczy, aż po Armagedon z Bruce'em Willisem, jak żeśmy sobie te końce świata wymyślali i to jest bardzo fajne. Druga rzecz to jest sezon na truskawki Marty Dzido. Super feministyczna rzecz o kobiecej seksualności. W trochę lżejszej formie niż zwykle, wiecie, jak się w Polsce mówi o seksualności, tak? Ksiądz, konfesjonał, wina, wstyd i w ogóle źle. A trzecia rzecz to jest Idea od Kaspra Bajona. Mhm. I to jest z kolei o tym, jak powstawał Frankenstein i kto go tak naprawdę napisał i jakie tam były tarcia pomiędzy właśnie Mary Shelley, która jest oficjalną autorką, a jej mężem i Byronem i jak to tam wyglądało, bo to była jakaś wesoła gromadka. I to wszystko polskie książki. Książki, polska literatura. To na koniec jeszcze nam powiedz, czy w rzeczywistości, która jest przedstawiana przez media ostatnio jako jeden wielki kryminał, ciężko się pisze kryminały? Nie, bo jednak te kryminały, znaczy wiesz, ja już w ogóle trochę odszedłem od takiej branży kryminalnej.
Bo gdzieś mam wrażenie, że tego było i za dużo, i ile można tym po prostu smutnym śledczym, który ma ten sarkastyczny monolog, monolog wewnętrzny w deszczowym mieście. Ale to jest zupełnie niezależne. Myślę, że tym bardziej jakby w tym wszystkim to się dzieje. Znaczy, nie zachęcam oczywiście do odwracania się, nie zachęcam do obojętności. Sam jestem zaangażowany i uważam, że trzeba się napieprzać do końca o przyszłość ojczyzny. Nawet jeśli ojczyzna tego nie chce. Ale gdzieś taka, mam wrażenie, eskapistyczna funkcja literatury i w ogóle sztuki jest ciągle ważna. Żebyśmy oszaleli, gdyby nie to, że raz na jakiś czas możemy się odciąć i zanurzyć w jakimś nieistniejącym świecie, nawet jeśli są w nim zbrodnie. To prawda. To była duża przyjemność Cię gościć w naszym bardzo programie. Bardzo dziękujemy. Zygmunt Miłoszewski był dzisiaj z nami. Przypominamy, że 22 października o godzinie 20 spotkanie z Zygmuntem Miłoszewskim i Krzysztofem Czeczotem w ramach wirtualnych targów książki. Wielkie dzięki, zdrowia i dbaj o siebie. Bardzo dziękuję. Jestem zaszczepiony. To był Kulturalny Wieczór. Słuchaj w Radiu Z w każdy poniedziałek po 21 i na player.radioz.pl.